niezwykle miło Państwa połączyć. I proszę, stawię stoły do zespół dla maturki. I za chwilę będzie Wojtek opraszał samolot i przeprowadzi do chwili, aby był się odwrócony. I za chwilę będziemy tego wracał i poprowadzić zespół do naboru wysokości, do wykonania kolejnego elementu pokazu. I tym drugim elementem pokazu będzie ta nasza, już tak mówiąc, żargonie kotwica, czyli Polska walcząca, którą w tym roku wykonujemy. W zasadzie początku sezonu był najpierw pomysł, żeby tą kotwicę wykonywać Polską walczącą na początku, żeby tego dostąpić w Radomiu, ale stwierdziliśmy, że stulecie odzyskania niepodległości i troszeczkę nas rozwiązujemy tego, żebyśmy na każdych pokazach prezentowali tą Polskę walczącą. Nasze pisze są, jak to działa, niemieckie. Za chwileczkę będzie Polska walcząca. Ta figura będzie narysowana centralnie, w centralnym punkcie pokazu, czyli na wprost samolotu na plecu dla Państwa. Wprowadzać figurę będzie prowadzący Wojtek Krupa w X330. Po wprowadzeniu formacji zorganizowanej. Niesamowita figura, no i coś, co warto uwiecznić. Chyba, że bardzo proszę Państwa. I symbol Polski walczący już za moment. Trzeba się powiedzieć, przepraszam, że ci przerwę, że wiele rzeczy was wyróżnia. Charakterystyczne malowanie samolotu, ale w tym sezonie to jest na pewno ta figura, która pokazuje, że w powietrzu nas grupy żelazne. Nasz samolot wielkie brawa będą Państwu. Za każdym razem, że to rzeczywiście nie mogę zgodzić, a to jest chyba rozumiałe. Szanowni Państwo, kolejne elementy pokazu będą mianki. Najpierw będzie mianka 2x2, następną mianką będzie mianka 3x1. 2x2 to znaczy, że z prawej i lewej strony pasa startowego będą zapytywały samolotu w ugrupowaniu po 2. Tutaj w tym ugrupowaniu ustala Paweł Antkowiak. Drodzy Państwo, pani Janka 2x2 to będzie rewelacyjny moment na zrobienie komentarzowego zdjęcia, dlatego również cały czas aparat gotowości. Wykonujemy jak najwięcej zdjęć. Pamiętajcie, każda cywilna aerobaltik, niech będzie głośno nie tylko tu na płycie lotniska, ale również i właśnie w mediach. I proszę, czy Państwo już samolotu do wykupowania do Janki 2x2? Bardzo blisko, blisko wręcz na płycie lotniska. Ci z Państwa, którzy proszę na pokazach aeropatki Góra, zobaczmy, że program nasz dzisiejszy różny z tego roku. Właśnie staramy się rozmaitać, wprowadzać nowe figury, żeby te nasze pokazy były za każdym razem troszeczkę inne. I tu widzimy nas oraz solisty. Tak, przed nami Wojtek Krupa, stawał się X330. Już 300 pasa tej podały poradnie, że już wchodzą na pas, a z lewej strony Wojtek przygotowuje się do tego, żeby robić Janka 3x1. Tutaj powiem jako taką ciekawostkę, że prędkość samolotu z 50 to jest 180 km na godzinę, a Wojtek z prędkością około 300 km na godzinę będzie się przyczyniał siłami składową środka 80 km na godzinę. Janka 3x1.
Łodzi Krupa, a 3:50 będą nabierały wysokości, no żeby wykonać tradycyjne żelazne serce, nie da się to się tak przy oszansie, które po tym pojedynku przed nami, pokazuje co ma takiego, co ma takiego samochodu. Wojtek jest wielokrotnie mistrzem Polski w akrobacji samolotowej, latał na wielu samolotach wojskowych, tezy 21, miał tam zakazem w samolocie Mira, w samolocie F-16, był dowódcą w 31 Banku Wojtku Samotycznego w Krzysina, praktycznie tą bazę przygotowywał do przyjęcia samolotu F-16. Wojtek jest absolwentem liceum w Krotnicie Rodzynej Górze, już jako kuzyn do liceum z lata operacyjnego, skończył szkołę lotniczą. Urodził się w takim zyskiwaniu. No to co, czekamy na tradycyjne serce. No oczywiście to serce tradycyjne jest wykonywane dla wszystkich fań, które znajdują się w tej chwili na lotnisku w Osakowo oraz na plażach okolicznych w Dyni i w każdym okolicy z wspaniałego polskiego okolicy. A jeśli ktoś z kolegów tutaj będący na ziemi ma pomysł, żeby się darzyć świata, to się jeszcze dobry moment, aczkolwiek proponuje się trzeba polować. Kolejne z elementem, jeśli pokazy, będzie na zielka wygląda. Proszę coś może trzech kolegach, którzy jest między Bilem i tak będzie Państwo na starości. Ale pokażemy tak. Zdjęcia, a także zachęcamy, zapraszamy, aby tych zdjęć dziś wykonać jak najwięcej. Tym bardziej, że pogoda również nam balansuje, aby takie właśnie zdjęcia na malowniczych chmurach wykonywać. I w tej chwili będzie nabór wysokości do wykonania kolejnego elementu pokazu. My to w żargonie naszym mówimy wysoki góra. Będzie to szereg pętli, kubeczek, teczek w układzie samolotu w Rubiku. Także mamy więcej czasu, aż te samoloty nabiorą wysokości. Tylko żelazne, co dzień z tym dzisiaj blisko, pięknie położone, atmosfera fajna. Chyba wszyscy tak mamy, że o tych korzeniach nie zapominamy, żeby nic pomyśleć. Najlepiej czujemy się również w miejscach, gdzie rozpoczyna się nasza przygoda. To przygoda życia, czy przygoda jako pacjent. I w tej chwili przed Państwem pętla w wykonaniu personelu. Proszę zauważyć, jakie to są odległości od siebie, czyli 2-3 metrów. Pewną trudnością może być jest to, że nie mamy w tym zespole, a pewnie dzisiaj się przyczyniamy z samolotu do jednakowych mocach, więc prowadzących na X-30, czy na 30 koni mechanicznych, więcej takich, które specjalnie wynagrodzone jak troszeczkę teraz samochodowym, od 50, to powoduje, że tą mocą trzeba dysponować w ten sposób, żeby zespół przyjął się na 4 samolotach, bo takich samych mocach jest zdecydowanie prościej prowadzić zespół, natomiast o różnych mocach to troszeczkę chyba tego kosztu rozwiązać. Krzysztof, mówiąc o tym lataniu bardzo bliskim, warto wspomnieć o pokazie, który ma już w naszym zestawie, ale tak, miałem przyjemność komentować ten pokaz, kiedy samoloty były połączone łańcuchami. No myślę, że wrócimy do tego, bo nawet nasi dzielni przydłowi tak mówią, że mówię, słuchaj, to może tak byśmy pomyśleli, może zrobili powtórkę z góraszki. No to proszę sobie to wyobrazić teraz, kiedy widzą Państwo formację 4 samolotów, że skrzydła tych maszyn były połączone łańcuchami o długości, uwaga, 2 metrów, z tego co pamiętam. Tak, to było powtórzenie wyczynu z tej słynnej pętli Bajana przed wojną. No, kuczka chyba nie wiem. No to jak do tego wrócicie, to prosić. I w tej chwili przed Państwem nastąpiła zmiana szyku z rąbu do klucza i będzie wykonany w tej chwili klucze tego wykonane niskie pętle. Grupa żelazna przed Państwem. Thank you.
i w tej chwili trzeba Państwu też nowa figura, tak zwane pazurki. A to pazurka, to jest figura, o której zaraz Państwu powiem, bo mamy pewien problem. Krzysztof, jak to wymyśla nazwę? Bo sami też nie nadaje się nazwy, bo właśnie kto je wymyśla? No więc właśnie też sami nadajemy nazwy i teraz właśnie pazurki są tak troszeczkę, że przypominają mi tam pazurki. Pierwszy to jest Piotr, drugi Paweł Kotek, trzeci Wojciech Kuszulski. I będą teraz robili figurę, którą z tym mamy lekki problem. Państwo widzowie, musicie nam pomóc. Nazywamy ją tak. Sprężynka, spiralka, bączek, tort. I nie bardzo wiemy, jaką mamy tą nazwę ostatecznie zastosować. Mamy propozycję taką. Około 14.30 rozpoczniemy w pokazie gotowość bojową samolotu. W naszym namiocie żelaznym będziemy podpisywali dla Państwa plakaty. I prosimy tam składać Wasze propozycje, jak tą właśnie figurę mamy nazwać i ostatecznie ją nazywać podczas pokazu. Każda z nas, którą Państwo przedstawią, zostanie wzięta pod uwagę, przeanalizowana przez cały zespół. No i powiedz, kiedy wybierzecie tę jedną nazwę na tę figurę? No myślę, że musimy to podejrzewać tak akcyjnie z Facebooku, jakieś będzie wybrane, bo to jest najszybszy nośnik wszelkich informacji. Czy jakaś nagroda dla osoby, dla której pan na pewno taki zestaw gadzików będzie przewidziany, na pewno. No zobaczcie, moi drodzy Państwo, warto się postarać, warto odwiedzić pilotów w namiocie. Przy okazji odbierzecie autografy, zdjęcia, no i jeszcze możecie zrobić nazwę na figurę, którą przed chwilą widzieliśmy. No i potem Waszą nazwą tak naprawdę będziecie nazywani wykonywane figury na kolejnych pokazach. Tak.